Yamaha MT-09 nie była pierwszym motocyklem w klasie MT, nie była nawet drugim motocyklem, była dopiero trzecim dzieckiem Yamahy, jeżeli chodzi o panów momentu obrotowego. A to właśnie ten motocykl okazał się najbardziej rewolucyjny w całej rodzinie i dokonał nowego otwarcia MT. Zapraszam Was na test Yamahy MT-09. Rodziny MT od samego początku należały bardzo nieszablonowe, nietypowe i rzucające się w oczy motocykle. MT-01 była ciężką krową z silnikiem V2 od Yamahy Warrior z ciele Nakedai. Jednak do codziennej jazdy okazała się właśnie po pierwsze zbyt ciężka, po drugie tego momentu obrotowego było tam naprawdę dużo. 03, którą mieliśmy okazję jeździć, okazała się dużo lepsza do miasta, była lekka, natomiast pierwszy wyjazd poza miasto pokazywał jej ograniczenia. W 2014 roku Yamaha zaprezentowała MT-09. Trzycylindrowy, zupełnie nowy silnik sprawił, że ten motocykl stał się tym, czego Yamaha potrzebowała od wielu lat. Cały motocykl został skonstruowany od początku. Mamy trzycylindrowy silnik. Wcześniej istniały już chociażby w motocyklach 750 trzycylindrowe od Yamahy, ale Yamaha także stosowała takie silniki w łodziach. Ten silnik wykorzystuje technologię crossplane. I co ciekawe, 3 cylindry, większa pojemność, nowa rama, odpowiednie zawieszenie. Okazuje się, że na całości oszczędziliśmy bardzo dużo z wagi, ponieważ motocykl zalany płynami waży zaledwie 188 kg w wersji bez ABS-u. Czyli właśnie takie, jakie mamy tutaj. Ten motocykl na sucho waży mniej niż R6 z tego samego rocznika, także jeżeli chodzi o masę, jest fenomenalnie niska. Nie czuć jej praktycznie wcale, czy w momencie, kiedy zawracamy na parkingu, czy kiedy przepychamy, czy nawet na piasku, jakbym tutaj musiał go przepychać na tym polu, także tej masy nie czuć, jest naprawdę dobrze. A podczas jazdy, podczas dynamicznej, szybkiej jazdy, bo właśnie taką ten motocykl lubi, jest po prostu za niski. Technologia. Bardzo mamy rozbudowany tutaj także kokpit, chociaż kokpit jest w zasadzie mały, natomiast elektroniki mamy w nim całkiem sporo, całkiem dużo po prostu dostajemy od Yamahy, ponieważ po włączeniu tego kokpitu mamy do dyspozycji temperaturę powietrza, temperaturę silnika, takie pierdoły jak prędkość, ale są także takie rzeczy jak właśnie bieg, który mamy zapięty, czy spalanie, a także tryb eko, czyli w momencie, kiedy jedziemy ze stałą prędkością obrotową silnika przy rozsądnej prędkości, czyli poniżej 120 km na godzinę, włącza nam się tryb eko i w tym momencie możemy sobie sprawdzić spalanie naszego motocykla i okazuje się ono naprawdę fajne. Przy jeździe miejskiej jesteśmy w stanie zejść poniżej 5 litrów. A to jest dla mnie naprawdę świetny wynik, biorąc pod uwagę, że ten motocykl całkiem dużo potrafi. Mamy tutaj także mapowanie silnika na trzech poziomach. Za każdym razem, kiedy odpalimy motocykl, włącza nam się tryb standardowy, czyli STD. Mamy dostępne około 75% mocy silnika, całkiem dobrą reakcję na gaz. Możemy sobie włączyć także tryb B oraz tryb A. Tryb B odcina trochę mocy, zmniejsza przede wszystkim reakcję na gaz. Tryb A robi dokładnie odwrotnie, czyli reakcja na gaz jest od razu. Na co dzień najlepszy jest ten tryb standardowy, który mamy teraz po odpaleniu motocykla. Tryb B nazwałbym trybem dla początkujących, ponieważ wtedy motocykl naprawdę zachowuje się, dalej jest bardzo dynamiczny, ale zachowuje się spokojnie, kulturalnie. Jest to także dobra mapa deszczowa lub do jazdy po takich mało przyjemnych gruntach, czyli na przykład gdzie mamy dużo piasku na drodze, zakręty, których nie znamy i tam też może coś dziwnego się dziać, wtedy mapa B jest bardzo dobra. Mapa A różni się od mapy standardowej w znaczny sposób. Na mapie standardowej podczas dodania gwałtownie gazu na pierwszym biegu przód ochoczo podnosi się do góry. To jest naprawdę bardzo prosta rzecz, nie trzeba umieć jeździć, a każdemu się uda podnieść ten przód do góry. Natomiast po włączeniu mapy A, MTEK staje się jeszcze większym wariatem i oprócz tego, że bardzo ochoczo podnosi przód na pierwszym biegu, to także bez problemu będzie robił to na drugim biegu i podnosił go podczas jazdy coraz wyżej. Wystarczy, że dodamy mu odpowiednią ilość gazu.
No i to jest bardzo fajne w sumie dla wszystkich osób. Wtedy mamy do dyspozycji pełne 115 koni, które produkuje ten 3-cylindrowy silnik, a także 87,5 Nm. I to jest bardzo ważne, ponieważ ten moment obrotowy dostajemy bardzo szybko. Jeżeli zastanawiacie się nad kupnem takiego Nakeda, to na pewno potrzebujecie też do niego ubrań. My jeżdżąc na tej maszynie testowaliśmy kilka rzeczy, między innymi była to kurtka RST Spectre, bardzo wentylowana, którą mamy w swoim sklepie. Jeżeli chodzi o garnek, to jeździłem w HJC FG17, jest to kask z włókna szklanego, jego cena zaczyna się od 799 zł i uważam, że jest to jeden z najlepszych, najbezpieczniejszych kasków na rynku właśnie w tej cenie, także polecam sprawdzić, wykorzystać to. A teraz wracamy do recenzji motocykla. Miałem okazję jeździć Triumfem Street Triplem, który także ma 3-cylindrowy silnik. Spodziewałem się dokładnie takiej samej reakcji, reakcji żywiołowej, a po przekroczeniu połowy obrotomierza, kiedy mamy do dyspozycji pełną moc, ten silnik charakterystycznie brzmi. Żadna dwójka czy żadna czwórka nie brzmi tak jak 3 cylindry. On się staje taki charczący i tu nie chodzi o tłumik, ponieważ tłumik mamy w tym przypadku standardowy i on naprawdę nie brzmi dobrze. Jadąc za tym motocyklem po prostu wyłącza się muzykę, nie chce się tego słuchać. To co słyszymy, ten warkot, o to jest dobre słowo, warkot, który się wydobywa podczas przyspieszania, podczas gwałtownej jazdy, pochodzi z silnika. Słyszymy go właśnie między nogami. Ten silnik bardzo lubi przyspieszać, bardzo lubi w ogóle średni i wysoki zakres obrotów. Nie lubi niskiego zakresu obrotów na wysokich biegach, czyli na przykład kiedy zapniemy 6 bieg i będziemy chcieli przyspieszyć, a mamy 70-80 km na godzinę, dodamy gazu, właśnie wtedy uwidocznią się wibracje, które będziemy czuli między naszymi nogami. To nie jest fałka, że wszystko się zacznie trząść, cała kierownica, cały motocykl, to po prostu będziemy czuli, że silnik w ramie zaczyna sobie wibrować. Oprócz silnika, który ma właśnie te newtonometry, to jest jego główną siłą napędową, bo nie oszukujmy się, 850 cm, 115 koni, to nie brzmi oszałamiająco, ale to właśnie te newtonometry sprawiają, że MTEK lubi się rozpędzać, chociaż prędkość maksymalna w tym wypadku nie jest zbyt wysoka, ponieważ wynosi nieco powyżej 200 km na godzinę, a jazda z prędkościami maksymalnymi przestaje tutaj być wygodna i przyjemna, oczywiście da się, natomiast na dłuższą metę jest to męczące. MTEK największą frajdę sprawia w mieście i poza miastem, kiedy rozpędzamy się w zasadzie od 0 do 160 km na godzinę. I on tak cały czas chce. Przyspieszamy, zwalniamy, wchodzimy w zakręt, wychodzimy z zakrętu, dajemy na gumę. To jest to wszystko, co ten motocykl lubi robić. To, co wpływa jeszcze na zabawowy charakter tego motocykla, to rozłożenie masy, a także przedni zawias. Z przodu mamy upside down, który jest troszkę dłuższy niż standardowy stosowany w motocyklach typu Naked. Tutaj zabrakło pełnej regulacji zawieszenia i w zasadzie gdyby to było dostępne, to ciężko by było się przyczepić do czegokolwiek w tym motocyklu. Waga trochę bardziej cofnięta do tyłu, to plus właśnie żywiołowy silnik sprawia, że ten motocykl chętnie wstaje na gumę. Jeżeli ktoś umie dobrze operować gazem i sprzęgłem, to w zasadzie trójka i czwórka jak najbardziej cały czas możemy lecieć na jednym kole. No ja nie umiem akurat. Jeżeli chodzi o pozycję, to też jest bardzo ważne, ponieważ ten motocykl oprócz tego, że ma zabawowy charakter, to jest bardzo wygodny. Ja mam 1,78 m, tak, jak w porywach, jak postawię włosy na żel do góry. Właściciel jest ode mnie wyższy o parę centymetrów i także czuję się na tym motocyklu bardzo dobrze. Osoby troszeczkę niższe także nie będą miały problemów. Tutaj jest bardzo dużo miejsca na kolana właśnie nad tym mocno wyżłobionym bakiem. Zajmując pozycję na motocyklu mamy wyprostowane plecy. Podnóżki są nieco wysunięte do tyłu, natomiast nie jest to pozycja męcząca. Troszeczkę inaczej jest z tyłu, jeżeli chodzi o pasażera. Nie będzie narzekał, jeżeli to jest jego pierwszy duży motocykl, natomiast jeżeli przejechałby się tylko Banditem, to obojętnie którym stwierdziłby, że jednak MTEK 09 wcale nie jest taki super wygodny. Bez problemu da się wyjechać na jakąś majówkę, na jakąś wycieczkę. Takie 250 km w jedną stronę, bez większych problemów. Układ hamulcowy to jest też bardzo fajna rzecz w tym motocyklu i bardzo mocna, ponieważ z przodu mamy zaciski, które żywcem zostały przeszczepione z Yamahy R6, a to samo w sobie stanowi świetną rekomendację. Do tego mamy pompę, wprawdzie nie radialną, ale dostarczoną od Brembo, bardzo fajnie to chodzi. Ten układ hamulcowy jest bardzo dobrze wyczuwalny.
nie było ani razu takiego momentu, kiedy bym się przestraszył, że przednie koło zaczęło się ślizgać, czyli nie dostawałbym feedbacku, co się dzieje z przednią oponą. Jeżeli chodzi o hamowanie, tutaj za każdym razem wiedziałem, jakiej siły chcę użyć i jak bardzo chcę, aby motocykl zwolnił czy się zatrzymał. Nie ma problemu. Podobnie jest z tyłem, hamulec nieźle sobie radzi. Dużo łatwiej oczywiście jest go zblokować jak każdy tylny hamulec. Generalnie nie mam zastrzeżeń do układu hamulcowego, jest bardzo przyjemny. Motocykl, kiedy zadebiutował na rynku, kosztował niecałe 33 tysiące i to był fenomen, ponieważ w zasadzie wszystkie inne motocykle w tej klasie były od niego droższe, a powiedzmy porównywalne, jak Honda Hornet dawała dużo mniej frajdy. MTEC jest po prostu lepszy pod każdym względem, jest mocniejszy, ma lepszy układ hamulcowy, jest lżejszy. Wtedy ta cena sprawiała, że to był najlepszy wybór na rynku. W tej chwili ceny poszły mocno do góry i w zasadzie za Yamaha MT-09 musimy zapłacić już bliżej 40 tysięcy niż 30 tysięcy, tak jak było to wcześniej. I tutaj konkurenci już się zbliżyli, ale nadal mamy do dyspozycji naprawdę fajny, przyjemny motocykl do jazdy na co dzień. Yamaha po prostu potrzebowała motocykla, który się będzie dobrze sprzedawał, bo umówmy się, FZ8 to jest ok, dobry motocykl, tak? Natomiast on w Polsce się praktycznie nie sprzedawał. Niewiele tych sztuk się sprzedało, bardzo rzadko go widzimy na ulicach i z całą pewnością nie można powiedzieć o nim, że jest zabawowy. To jest raczej takie rozwinięcie FZ6, trochę większe, trochę mocniejsze. Cena niestety podrożała, bo dobrze się sprzedawał, plus do tego kurs dolara. Nawet dobre opony on dostał na sam początek, bo tutaj mamy Bridgestone S20 i to są bardzo dobre opony do tego motocykla. Także ciężko stwierdzić, na czym dokładnie Yamaha oszczędziła. Zobaczymy to za kilka lat, kiedy te motocykle będą miały już po 10 lat i będą miały przejechane 60, 70, 80 tysięcy kilometrów. Wtedy myślę, że wszystko wyjdzie na jaw. A na dzień dzisiejszy, jeżeli macie okazję kupić taki motocykl w dobrej cenie, jakąś używkę dwuletnią, trzyletnią, roczną, z niewielkim przebiegiem, ja bym się nie zastanawiał, ja bym brał.